Dzień dobry, Jacek Balkan, to jest Motodziennik w czwartek. Zapraszam, a dzisiejszy program zaczynamy od targów motoryzacyjnych we Frankfurcie i rzecz jasna nowości. I samochodów na literkę S, czyli zaczynamy od Skody, Sanktionga, Seata i z Fiata. Czeska firma, powodów do dumy, będzie mieć chyba najwięcej, bo to właśnie ona przywiezie do Frankfurtu auto, które już niedługo pojawi się na drogach. Będą to drogi raczej dziurawe, bo auto przeznaczone jest na rynki krajów rozwijających się. A na targach zostanie zademonstrowany koncept Car, bardzo podobny do tego z Genewy, ale prawdopodobnie bardzo podobny do wersji ostatecznej, która w salonach pojawi się w przyszłym roku. Nowa Skoda będzie pewnie trochę mniejsza od Octavii i trochę większa od Fabi. Będzie to coś w stylu Daci Logan czy Fiatara. Linea. Ten ostatni jest dość ładny i proporcjonalny, ale Skoda naszym zdaniem wygląda jeszcze lepiej, zwłaszcza z przodu. Za to Sankyong po zademonstrowaniu jakiś czas temu nowego Korando, w końcu ładnego i dość przyjemnego w prowadzeniu, chce wprowadzić na rynek kolejnego Suwa, tym razem nieco mniejszego, będącego odpowiednikiem Nissana Joke'a czy Skody Yeti. Projekt wygląda bardzo ciekawie, aby tylko wersja ostateczna była zrobiona z lepszych niż Korando materiałów, ale o tym przekonamy się pewnie za rok. A wracając do Skody, firma na targi we Frankfurcie przywiezie nie tylko to, co produkuje bądź produkować zamierza, ale również to, co dopiero chcę sprawdzić. Chodzi o elektryczną oktawię z silnikiem, który ma 80, a chwilowo 110 koni i 270 Nm momentu obrotowego, co pozwoli na dość sprawne przemieszczanie się. Przyspieszenie od zera do setki to 12 sekund, oczywiście do momentu, w którym nie zabraknie prądu. Ten ma być magazynowany w akumulatorach litowo i ma go wystarczyć w optymalnych warunkach na 140 km, a więc słabiutko, czy też po czesku, słabiutko. Na szczęście aut tych nie zobaczymy w salonach i nie będziemy pękać ze śmiechu na widok ceny, pewnie sześciocyfrowej. Powstanie tylko 10 egzemplarzy, które będą przez Skodę testowane i będą służyły, uwaga cytaty, do zbierania cennych danych, które pomogą walczyć z emisją CO2. Seat nic ciekawego na targi we Frankfurcie nie przywiezie, niestety, co najwyżej odmłodzone nieznacznie, czyli z nowymi lampami z tyłu Leon i Axeo, ale już w przyszłym roku w Genewie albo w Paryżu pojawią się dwa nowe auta. Przede wszystkim nowy Leon, zbudowany w oparciu o platformę Golfa 6, albo co bardziej prawdopodobne 7. Z nim też i z nową generacją Audi A3 będzie dzielił silniki i skrzynie biegów. Jednak hiszpański Kompakt może nieco nas zaskoczyć, bo wnosząc po zdjęciach, w planach jest też wersja trzydźwiowa. Drugie auto i Biza zmieni się nieznacznie. Będzie to jedynie facelifting nadający najmniejszemu Seatowi firmowy ujednolicony wygląd. Oczywiście pod warunkiem, że Seat w końcu go znajdzie. Za to firma Fiat pojawi się we Frankfurcie z przebranymi lanciami, czy też raczej przebranymi Chryslerami, o których już wspominaliśmy i na które szkoda czasu, ale będzie to już nowe punto. Może nie do końca nowe, ale na pewno po faceliftingu. Tym razem zmieni się niewiele. Nieco przód, nieco tył i nieco wnętrze. A pod maskę trafią dwa nowe silniki. Niki, beznadziejny dwucylindrowiec 85 konny i zdecydowanie lepszy diesel 1.3 o tej samej mocy. Firma Fiat zrobiła bardzo ciekawy i bardzo udany, jak się okazało, zabieg, wprowadzając punto EVO. Zdecydowanie odcięła się od Grande Punto. I teraz nieliczni zdają sobie sprawę z tego, że nowe punto po faceliftingu jest tak na dobrą sprawę Fiatem Grande Punto, ale po dwóch faceliftingach, co specjalnego znaczenia nie ma, bo to samochód bardzo udany i bardzo ładny, zwłaszcza w środku. Na tę część informacyjną kończymy. Teraz zapraszam Państwa na nasz kącik historyczny, jak to w czwartek, zatytułowany Samochody i Wielka Polityka. Lata 80, które w redakcji tak bardzo lubimy i które w sumie nieźle, choć rzecz jasna wybiórcze pamiętamy, to czas, w którym Polska powoli nabierała motoryzacyjnego apetytu. Zwłaszcza w drugiej połowie dekady chcieliśmy nie tylko jeździć, ale jeździć czymś w miarę porządnym. Giełdy samochodowe czy też kiedyś wspominane przez nas licytacje państwowego ubezpieczyciela czy komendy głównej MO przyciągały tłumy, a największe zainteresowanie wzbudzały rzecz jasna pojazdy produkcji zachodniej. Mercedesy, następnie Volkswageny, Passaty czy Golfy, nieco niżej ceniono sobie auta francuskie, głównie peżoty czy renówki, włoskie przede wszystkim Wszystkim Fiaty i Lancie, ale te samochody dostępne były dla nielicznych, kosztowały majątek, więc pozwolić sobie na nie mogli co najwyżej wysokiej rangi urzędnicy. Tak zwana prywatna inicjatywa z cinkciarzami, to ci od waluty, i badylarzami, to ci od hodowli kwiatów na czele. Reszta miała do wyboru polonezy, bardzo pożądane, Fiaty 125, 126, łady, oraz auta przestarzały już w trakcie projektowania, głównie Sereny, Wartburgi i Trabancu 601. I właśnie na ten ostatni pojazd, nazywany Badziewiem, Mydelniczką, czy też Zemstą Honeckera, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę. Jego produkcja rozpoczęła się w roku 1964, ale auto bazowało na rozwiązaniach z lat 50. i na modelu P50. I jak na tamte czasy było to auto dość pomysłowe. O ile szkielet karoserii był stalowy, to dla obniżenia kosztów produkcji i uwolnienia się od problemów z rdzą, całe poszycie wykonane było z duroplastu. Tworzywa sztucznego, dość twardego, tyle że bardzo kruchego. Na początku 601 dostępna była jedynie w wersji drzwiowej. Z czasem pojawiła się też odmiana kombi. A pod maską pracował rozsiewający kłęby niebieskiego dymu silnik dwusuwowy. Miał on 600 cm pojemności i 23 a później 26 koni. Pod maską znajdował się również zbiornik paliwa, rzecz dziś niemal nie do pomyślenia. Auto sprzedawało się jednak rewelacyjnie, nie tylko w NRD, ale również w innych krajach bloku wschodniego. Mimo, że tak potrzebne modernizacje wprowadzano sporadycznie i bardzo późno. Aż do roku 1984 instalacja elektryczna była 6 v Do 1991 roku wyprodukowano i sprzedano prawie 3 miliony sztuk Trawanta 601. A pod koniec z auta niechcianego i pogardzanego Trabi stał się łakomym kąskiem. Ale o tym, czemu tak się stało, opowiemy Państwu za tydzień. I na tym dzisiejszy odcinek kończymy. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam już jutro. Do zobaczenia.